Witam serdecznie. Dziś zajmiemy się może mniej popularnym gatunkiem, ale również bardzo fajnym. Jest to jedna z pekolki. Pekolkia 205, która naturalnie występuje w Brazylii, w rzece Purus, Basil. Nie jest to może super jakiś barwny gatunek, natomiast bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o ubarwienie i jeśli chodzi o rozmnażanie i o wygląd. Samca można bardzo łatwo rozróżnić przez kolce, które występują na końcówce płetwy ogonowej, tak jak widzicie tutaj. I tutaj jest drugi samiec, który ma taką samą sztotę na płetwie ogonowej. Samica, proszę bardzo, takiej płetewki nie ma, ma delikatną płetwę i wiadomo od razu, że jest to dziewucha. Ryby przeniosłem do akwarium 100-litrowego jeszcze przed świętami, żeby je delikatnie zaaklimatyzować i przygotować im tutaj warunki. Woda jak zwykle miękka, natomiast jeżeli chodzi o kwasowość wody, tutaj możecie sobie poszaleć, ponieważ przy pekolkiach, przynajmniej przy Brevis, pH to jest od 5,8 do 7,5 stopnia, nawet 7,5 pH. Natomiast woda oczywiście miękka. Co do temperatury, też nie jest strasznie wymagająca, ponieważ jej ulubioną temperaturą jest 24-26 stopni Celsjusza. Dzisiaj jeszcze nie posprzątałem akwarium, ponieważ samego rana podałem czerwony plankton, ponieważ pekolkie, przynajmniej Brevis, jest mocno mięsożerna. Roślinny pokarm jest dodatkiem dla nich. Ryby dostały czerwony plankton. Ja używam takiego czerwonego planktonu z firmy Prokarm. Jest bardzo drobniutki i momentalnie opada na dno w pełnym kawałku. Dodatkowym pokarmem jest Vitalis dla kirysów. Czy tutaj XS, czy S rozmiar, jest obojętny. Ważne, żeby był, on mięsny. A to jest typowo mięsny pokarm, więc naprawdę polecam. I dodatkowo karmię Vitalisem dla pielęgnic środkowej Ameryki. Mam tutaj pudełko takie duże, zbiorcze. Wygląda to tak, jak widać, i jest pół mokre. Dałem tutaj na dno troszeczkę tego Vitalisu, żeby ryby troszeczkę wyszły, natomiast ze względu na to, że podżarły wcześniej czerwonego planktonu, to podejrzewam, że raczej słabo będzie z wychodzeniem do jedzenia. Tak więc mówię, temperatura 24 stopnie, nie wyżej, ponieważ nie będą się Wam chciały wycierać, jeżeli będzie troszeczkę wyżej. Więc maksymalnie do 27 stopni macie tutaj możliwość. Można je trzymać w wodzie twardszej. Też tutaj nie widzę problemu. 13 do 15 stopni twardości też mogą się wycierać w takich warunkach. Natomiast no mówię, ze względu na to, że staram się je tutaj przygotować do tarła, to akurat mówię, w akwarium jest nic innego, czyli filtr,
filtr dodatkowy z powietrzem i oczywiście groty. Preferowana jest też dosyć spora ilość korzeni lub lignitów. Muszę tutaj dołożyć parę rzeczy, żeby było dobrze. Skorygować lekko pH. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie te kolki podejdą do tarła, tak bym pokazał Państwu, jak to wygląda z ikrą. Fajny gatunek dla początkujących fanów zbrojników. Cóż, nie robi jakichś większych problemów, w miarę odporny. Dosyć szeroka skala parametrów, jakie preferują. No i tak jak widać, dorosłe ryby to jest mniej więcej wielkość około 11-12 cm. Grube, jak to zwykle u potolki bywa. I cóż, niestety ze względu na to, że zapaliłem światło i no mówię, chciałem tutaj Państwu pokazać troszeczkę, jak one wyglądają. Postaram się może zbliżyć. O, fajne ujęcie, jak wyglądają. No więc mówię, myślę, że tutaj ta para, która jest blisko siebie, będzie coś kombinowała i jeżeli coś tam wyjdzie, to na pewno Państwu pokażę. Na dniach też myślę, że w czwartek będę przywoził tutaj też nowe dwa gatunki i pokażę Państwu, jak przygotować akwarium do wytarcia ich. Będzie to L52 i L168. Pokrewne gatunki, troszeczkę inaczej wyglądające. Od razu pokażę różnicę w budowie ciała, w ubarwieniu. I też pokażę, jak przygotować akwarium do wytarcia. No i co? Bawimy się dalej w akwarystykę. Jeśli się komuś podobało, pozdrawiam, zachęcam do kolejnych odcinków. A ja co? Kończę i biorę się do pracy, ponieważ ostatnio naprawdę mam jej sporo i nie mam za bardzo czasu kręcić. Natomiast postaram się to Państwu wszystko jak najbardziej pokazywać, jeżeli cokolwiek będę miał takiego do pokazania. Pozdrawiam. Gruba Ryba Lublin.